Ze mną dzisiaj w konferencji udział bierze Anna Kubica, która pełni funkcję w partii sekretarza ruchu Palikota, ale przede wszystkim jest rzeczniczką ruchu kobiet. I bardzo się cieszymy, ponieważ my dzisiaj możemy Państwu przekazać następującą informację, że ruch kobiet się ukonstytuował. Dzisiaj przyjęłyśmy nasz manifest i przyjęłyśmy nasze hasło, a także regulamin działania. O co chodzi i po co ruch kobiet powstał? My chcemy działać na rzecz pełnej realizacji równego statusu kobiet i mężczyzn, zarówno w Polsce, ale także i w partii. I po to, żeby równy status kobiet i mężczyzn był w pełni realizowany, będziemy postulować odpowiednie zapisy w naszym statucie partyjnym, które zagwarantują równe szanse do pełnego uczestniczenia kobiet w życiu politycznym. I naszym hasłem jest w tej chwili czas na ruch kobiet. Co do szczegółów, co znajduje się w naszym manifeście, przekazuję głos Annie Kubicy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja przedstawię w tej chwili, pokażę ten manifest, który został przyjęty. On jest sygnowany przez podpisy wszystkich członkiń, które uczestniczyły w dzisiejszym spotkaniu. Oprócz oczywiście celów, jak i zadań, które przyświecają ruchowi kobiet w ramach ruchu Palikota, o których wspomniała wicemarszałkini, ten manifest chcemy złożyć na ręce Zarządu Krajowego celem implementacji i wprowadzenia odpowiednich zapisów do regulaminów i statutów wewnętrznych w ramach partii. Bo oprócz oczywiście programu, który jest bardzo mocno zaakcentowany na równość kobiet i mężczyzn, czy w życiu prywatnym, czy w życiu publicznym i politycznym, tego typu zapisy chcemy, aby znalazły się w statucie partii, aby gwarancja, aby może inaczej, aby dać najlepszy przykład, tak, że u nas bezpośrednio te przepisy obowiązujące gwarantują to, tak aby dać przykład innym ugrupowaniom politycznym, jak i społecznym. Więc ja na najbliższym posiedzeniu Zarządu Krajowego ten manifest złożę na jego ręce i mam nadzieję, a taką obietnicę otrzymałyśmy już wcześniej od przewodniczącego Palikota, że zostanie on przyjęty, jak i te informacje i cele zostaną wprowadzone bezpośrednio do naszych wewnętrznych regulacji. A to, co najważniejsze, znajduje się w tym regulaminie, w tym naszym manifestie. Zwracamy się do partii ruchu Palikota o to, żeby w statucie partii wprowadzić parytet. 50-procentowy udział zarówno kobiet, jak i mężczyzn na listach wyborczych oraz we wszystkich gremiach decyzyjnych, partyjnych i oczywiście z zastosowaniem metody suwaka. Bowiem nie przyjęto, ustawa parytetowa w Polsce nie obowiązuje. My oczywiście jako ruch Palikota będziemy składać projekt ustawy parytetowej, ale przede wszystkim chcemy zacząć od siebie i temu między innymi służy nasze dzisiejsze spotkanie i wiemy od przewodniczącego Palikota, że on popiera parytet wewnątrz partii. Także bardzo się z tego powodu cieszymy i liczymy na to, że szybko uda nam się tę kwestię do statutu wprowadzić. A kiedy może się spodziewać ustawy partytowej w Sejmie, złożonej przez Palikota? My będziemy chciały złożyć ją jeszcze albo pod koniec tego miesiąca, albo na początku przyszłego. Także jest to sprawa najbliższych tygodni.